absolwentem naszej szkoły. Czy nauka w ekonomiku w jakikolwiek sposób przygotowała Cię do kierunku studiów, jaki podjąłeś? To znaczy, to powiem w ten sposób. No, kierunek, który wybrałem na Wyższej Szkole Bankowej, to bezpieczeństwo wewnętrzne, więc nie do końca bezpośrednio związane z rachunkowością, finansami, ale pośrednio tak, bo oczywiście po tym bezpieczeństwie wewnętrznym można pracować w bardzo szerokim sektorze i finansowym również, więc na pewno przyda mi się ta wiedza z ekonomika do życia zawodowego. Ponadto wykorzystuję też tą wiedzę na co dzień w swoim prywatnym życiu, bo nie ukrywam, że obliczanie sobie budżetu domowego jest bardzo istotnym elementem, po prostu. Czyli nie żałujesz, to była dobra droga i nie ogranicza Cię w żaden sposób. Jak najbardziej. Nie ukrywam, że wiedza, którą wyniosłem tutaj ze szkoły, pomimo tego, właśnie jak powiedziałem, wykorzystuję w życiu prywatnym, mogę wykorzystać w życiu zawodowym. I też trzeba tutaj zaznaczyć, że ta wiedza była przekazana bardzo profesjonalnie i bardzo rzetelnie. No, na pewno świadczą o tym zdawalność egzaminów tak naprawdę, która co roku jest na poziomie 97 czy nawet 9%. Tak? Pomogły Ci wybrać jakąś uczelnię? Tak, pomogło mi wybrać uczelnię. Co prawda dopiero za 2 lata będę wybierał się na studia, ale już teraz mam obrany kierunek. Czy jest to związane z ekonomią, z kierunkiem naszej szkoły? Nie, nie jest to kierunek związany z ekonomią. A dlaczego taki wybór? Ponieważ nasza szkoła daje nam duże możliwości do nauki, no i nie będzie potrzebny mi dodatkowe wykształcenie ekonomiczne. Czyli zakładasz, że lepiej 2 kierunki niż jeden taki konkretny, jeszcze wydłużony. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.